Hello? Yeah, is this Vito? Who's asking? Name's Leon. I'm the bartender at the Lone Star. I'm ringing you because Joe Barbaro gave me your number. Says he's a friend of yours. Yeah. What about him? Well, old Joe been guzzling my top shelf hooch all night long, dribbling on about some cat named Marty. And now he done just gone plain salty on me. What the hell you talking about? Your friend is out of control, man. He all waving his gun around and shit, and we can't talk no sense to him. Great. Now look, I ain't looking for no trouble with you fellas. Could you please come pick his drunk ass up before he shoots somebody or somebody calls the police? Vito, you got to come on down here and pick his ass up. You coming or not? All right, I'll be right there. And hey, don't give him any more booze till I get there. I'ma try, but your friend, he ain't gonna be down with that, you dig? Hey, if you don't cut him off right now, I'm gonna cut you off when I get there. Got it? All right, man, all right. Just hurry. All right, how many people are in the bar right now? Just me now. Joint was jumping about an hour ago, but now everybody done gone and split. All right, listen. Lock the place up till I get there. I'll be there in a minute. Okay, gotcha. Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Royal i zapraszam was do kolejnego odcinka z Mafii 2 na moim kanale. Aktualnie musimy wybrać się do Joe, ze względu na to, że niestety opija on śmierć swojego jednego chyba z lepszych przyjaciół. No i prawdzie mówiąc, gdyby nie Joe, no to Marty mógłby dalej żyć, dalej stąpać po tym świecie. No i myślę, że gdyby nie John, no to raczej jeszcze nie raz byśmy wykonywali jakąś misję właśnie ku boku Martiego. No ale cóż, trudno się mówi, tak naprawdę nikt nie wiedział tego, że tak to się wszystko potoczy. I gdybyśmy wiedzieli, gdybyśmy mieli choć jakikolwiek sygnał, choć jakikolwiek znak, że może coś takiego się przytrafić, no to na pewno byśmy ostrzegli Martiego. No a że nie dostaliśmy takowego znaku, no to też nie mogliśmy nic zrobić. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na miejscu, udało nam się dotrzeć do miejsca docelowego, czyli do baru w Lowstone chyba, jakoś tak. I tak, zapukaj w drzwi. Oczywiście barman zamknął ten sklep, żeby tutaj już żaden z klientów nie odwiedzał go. Now look, I tried to cut him off, but the motherfucker was gonna air my ass out if I did. Okay, lock that door. Just give me a minute with him. Had a couple, huh? How you feeling? Vito, about time you showed up. Everybody went home already. Gee, Joe, I wonder why. Oh. Heh, right. You drive here? Nah, I took a cab. I wouldn't park my car in this neighborhood. All right, finish your drink and let's go. You fellas about to leave? Marty, I'll let you out. Here's to you, kid. You went out like a man. Shit, now where'd I put my keys? I'm so sorry, kid. This never should have happened. Never should have happened. Oh, Jesus! Ah, shit. You gotta be kidding me. What? Fuck is wrong with you? I was just... You were just what? Shut your fucking mouth and get your drunk ass outside. All right, I'm gone. Halo, no i co z tym gościem będzie? Matko, biedny sprzedawca. Tak naprawdę nie chcieliśmy mu zrobić krzywdy. Cholera, Joe! Dzwoń na policję, dzwoń na pogotowie. Może go jeszcze uda się uratować jakoś, chociaż wątpię. Okej, opuszczamy ten lokal. Mam nadzieję, że nikt nie słyszał tych strzałów i... O, dawaj właź do tego samochodu. Czemu nie mogę do niego wejść w ogóle? Halo. No zobaczcie, próbuję. Nawet mi się nic nie wyświetla. Ej, no to nie jest śmieszne. Zamknij drzwi. Kuźwa, no co jest grane? Czemu ja nie mogę wejść do tego... Zaciągnij ciało... Aha, rozumiem, zaciągnij ciało barmana do samochodu.
To jest właśnie skutek tego, że nie mogłem wejść do tego samochodu, no ale okej. To znaczy, że miałem rację, musielibyśmy zrobić coś z tym ciałem. Matko, gościu, przepraszam cię, ja tak naprawdę... To nie jest moja wina, to wszystko wina Joe. To wszystko wina tego, co się wydarzyło w poprzednim odcinku. Biedny barmanie. O. Spoczywaj w pokoju. Okej, schowaliśmy zwłoki do bagażnika, dlatego też musimy zabrać Joe do domu. No i podejrzewam, że będziemy musieli pozbyć się tego ciała, które właśnie schowaliśmy. Natomiast no fajnie byłoby, gdyby ktoś mi pomógł w tym, ale wydaje mi się, że jak zwykle będziemy musieli robić to my. Zawsze tak jest. W ogóle zobaczcie na minimapie, ile jest policji, ile radiowozów, to jest aż niemożliwe. Tam było chyba 6 albo 7 radiowozów. Co to się działo? Policja chce cię aresztować. Nie, to im się nie uda. Nie ma takiej opcji. Uciekamy stąd jak najprędzej. Joe, mam nadzieję, że będziesz sobie pluł w twarz za to, co zrobiłeś. Chociaż nie dołujmy chłopaka. Tak czy siak, on już jest zdecydowanie za bardzo załamany śmiercią Martiego. Jak dobrze pamiętacie, no niestety... Och, Marty był tak młody. Piękny, taki odważny, a mimo to zmarł śmiercią tragiczną. Dobra, słuchajcie, gdzie my musimy... Aha, tam musimy dostać się do mieszkania Joe, czyli do mieszkania, w którym tak naprawdę spędziliśmy wiele dobrych godzin, tylko na samym początku oczywiście. Nie mamy już daleko. Praktycznie jesteśmy na miejscu, tylko ciekawi mnie, co z tą policją, bo... Słuchajcie, no minęliśmy przed chwilą policję, nic się nie stało. O dziwo. Ale w sumie dobrze. Oczywiście jest to dla mnie pewne ułatwienie, no bo gdyby nas teraz na przykład goniła policja, no to moglibyśmy mieć dosyć duży problem. No i nie daj Boże, jeszcze jakbyśmy się zatrzymali, policja się ogarnęła, że mamy jakieś zwłoki w samochodzie czy coś, no to chcieliby nas aresztować, ewentualnie zabić, a tego byśmy nie chcieli. Ła, nie! Fuck, dobra, wiecie co? Ja nie będę się z nimi pieścił, ja po prostu, panie władzo, zapłacę mandat, przepraszam bardzo, ja nie chciałem, ja naprawdę nie chciałem. Ej, w ogóle, czy wy to... Zobaczcie, co ten gościu robi! I ucieka! Czemu tym... W ogóle, czy wy to widzieliście? Gościu przed chwilą zaczął klękać. Tak, jakby chciał się poddać policji. Policjant cały czas w niego celował. A najdziwniejsze było to, że w momencie, w którym ten gościu zaczął uciekać, to zamiast strzelać do niego, to ten policjant, ten funkcjonariusz policji strzelał do mnie! Wow! Ale mało brakowało, pomimo, że się obtarliśmy z radiowozem policyjnym, to i tak oni nie postanowili zacząć pościgu za mną, co było też niemożliwe. Try not to shoot anybody on the way to the front door. Thanks, Vito. And hey, I'm sorry about. Look, just call me tomorrow, okay? Przynajmniej mieliśmy jeden problem z głową, a mianowicie chodzi tutaj o płatność za te drinki, za tą zabawę, Joe. Przynajmniej nikt nie musiał za nic płacić, więc jest spokój, moi drodzy. No i wybieramy się w tym momencie do... Chyba na koniec miasta, tam gdzie tak naprawdę schowaliśmy już jedne zwłoki. Nie wiem, czy dobrze pamiętacie, ale była taka misja, w której... Joe również się nachlał, nie pamiętam już z kim, nie pamiętam, z Edim chyba, jak dobrze pamiętam, chociaż mogę się mylić. No i wtedy również byliśmy wplątani właśnie w takie gówno jak teraz. No ale dobrze, zostawmy to w spokoju, mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego problemu i w ogóle, jak dobrze pamiętacie, w poprzednim materiale tak naprawdę miałem już skończyć tą misję, myślałem, że zacznie się kolejny rozdział, a okazało się, że mimo wszystko... Oj, jesteśmy już na miejscu. Wow, ale szybko. Mimo wszystko okazało się, że jednak misja jeszcze się nie zakończyła. Musimy pozbyć się ciała, które... Które co? Które...
niestety zostało pozbawione życia przez głupiego, nachylonego John. Dobra. Nie, tutaj moi drodzy jeszcze nie byliśmy. Znaczy byliśmy na samym początku. Jak dobrze pamiętacie, uczyliśmy się tutaj strzelać, dlatego uczyliśmy się kraść samochody. A więc zostawmy ten samochodzik tutaj, pozbądźmy się dowodów zbrodni. Znajdź samochód, zmiaż samochód. Dobrze, żeby zmiażdżyć ten samochód, to chyba musimy dostać się na górę. Otóż to. No i użyliśmy prasownicy, zdobyliśmy 421 dolców. Dzień był naprawdę bardzo trudny. Przydałby się jakiś pojazd. Jak na razie... Aha, tutaj coś mi świta, coś tutaj stoi, więc od razu zabierzemy go. No i widzimy się, moi drodzy, za sekundkę, podejrzewam, że już w kolejnym rozdziale. Who the hell is that? Właśnie, ktoś mnie do mnie walić tak z samego rana. Otwieraj te drzwi. No dawaj. Aha, najpierw musimy się przebrać, no bo gdyby to była jakaś pewna dama, no to nie wypadałoby wyskoczyć tak do niej w gadkach. Long time no see. Sure. Long time. What do you want, Henry? A drink. Let's take my car. Cześć Henry, jak ja dawno cię nie widziałem. Ale masz fajny sprzęt. Miło, że dałeś mi poprowadzić. Listen, Vito, I know Falcone had something to do with this. And I'm worried that he's gonna want to take out what's left of the family. And I should care about this, why? Well, yeah, look, about you going away. I'm sorry for what Clemente did to you, but he got what was coming to him, right? I don't give a rat's ass about that old bastard. Matter of fact, I work for Falcone just the same. You saying you want to join up with us? Yeah, and since you work for him, I thought maybe... You think you could put in a good word for me? Yeah, sure. Me and Joe can vouch for you. Thanks, Vito. I owe you one. So, No nie wiem, czy się wypłacisz. Gościu, nie wiesz, z kim zadzierasz. You wouldn't know anything about that, would you? Got no idea what you're talking about. That's funny, because a buddy of Joe's got popped in the parking lot that day.
I just figured you two were in on it. Buddy of Joe's? Who are you talking about? You know, that fucking kid used to come into Freddy's with Joe all the time. What's his name? Mikey, Mickey, whatever the fuck his name was. You mean Marty? Yeah, yeah, that's the kid. Get a voice like fucking Minnie Mouse. Yeah, yeah, I heard about that. So you sure you weren't there that day? You're positive? Let's put it this way. Me and Joe were out taking care of something for our boss that day. That's all I'm gonna say. You know what? It don't matter anyway. But do me a favor, would you? Yeah, sure. Next time, get a better disguise than a phony fucking mustache. I saw you two pricks from a mile away. You know what? Can we please not talk about this right now? Or ever again? Don't worry about it. In pursuit of a speeding vehicle. Roger that. Pomimo, że Vito twardo trzymał język za zębami, no to tak czy siak wszystko się wydało tak naprawdę. I was thinking about skipping town after that business at the hotel. But where am I gonna go? What am I gonna do? That's why I came to see you. So I was your last resort, huh? Thanks. Enough for nothing. How come you came to see me, Joe? Look, Joe solid. But I wouldn't exactly want to speak on my behalf. You know what I mean? Aha, czyli ja tu powinienem w ogóle podjechać tym samochodem, ale policjanci cały czas próbują tutaj wypisać mi mandat, natomiast ja na to nie pozwolę w żadnym stopniu. Okej. No my już jesteśmy. No i co mam zrobić? Może po prostu powinienem zapalić. A nie, o, wystarczy nadzwyczajnie otworzyć drzwi. Zgub gliny. A, czyli jednak okazuje się, że mimo wszystko funkcjonariusz policji jest tak zdeterminowany, że po prostu musi nam wypisać ten mandat. Ale dobrze, niech będzie. Popełniłem wykroczenie. Do tego kolejny radiowóz po nas przyjechał. Nie chcemy mieć tutaj nie wiadomo jakich kłopotów. No i wejdźmy sobie do lokalu, żeby się napić. Hey. Hey, Vito. You got that money for me? Always keep my word, don't I? Here you go. Don't spend it all in one place. Thanks. Where's Joe? He was here before, but then he left. Looked pissed off. Though lately, he always looks pissed off. Yeah, can you blame him? Listen, I need to talk to you about something. Well, what, is it important? I'm busy with Vinci right now. He's planning to make a move on us, and we don't know how or why. I gotta sort this shit out. Yeah, well, I think it's worth hearing me out. All right, go ahead, but make it quick. All right, a guy I know who worked for Clemente called me. He's worried. He's not sure if we'll be going after the rest of Clemente's guys or not. Oh, that's good. As far as I know, the boss ain't planning nothing at this point. Unless they try something stupid. Okay, well, this guy also asked me if he could come work for us. Yeah? Who is it? What, is he a friend of yours? I did a few jobs with him for Clemente. Really knows his shit. Okay, tell him to stop by. Well, he's here right now. He is? All right. Go get him, then. Eddie, this is Henry Tomasino. Henry, this is Eddie Scarpa. Pleased to meet you, Mr. Scarpa. Don't call me Mr. Scarpa. My friends call me Eddie. Now take a seat, Henry. So, Vito tells me you want to join up with us. Yeah, I'm out of work right now. And I don't want to make a big deal out of what happened. Now that's good thinking. Tell me something first, Henry. Were Clemente and Vinci planning anything against our organization? Okay. I usually keep my nose out of things like that. But I was with Luca Guarino once at Leo Galanti's place, and Luca was going on and on about Falcone being involved in some dirty business and that something should be done about it. I think he was trying to turn Vinci against you. That bastard. I'll bet he was talking about drugs all the while he's dealing them himself. He knows that Vinci is totally against us. Yeah, probably fooled the old man good. So that's why he's planning to move on us. No, we gotta hit him first. Again? Hey, if we don't act, Frank will. First, we gotta get rid of Galante. Without him, Frank's fucked. Yeah. I wanted to keep you out of it, but I didn't have anybody else who could pull off a job like this. Now I'm thinking this could be the perfect opportunity for Henry here to prove himself. What do you say, Henry? You up for it? If it means I'm in when the job's done, sure. Exactly. Take care of Leo. And what about you, Vito? I'd feel a lot better if you went with Henry to make sure everything goes smooth. I don't mean you gotta whack the guy. Just drive there, wait until it's done, and drive back.
But if it don't feel right, I can ask somebody else instead. What do you say? Sorry, Eddie, I can't do this. Leo was like a father to me back in the camp. Yeah, I understand. Well, it looks like you gotta take care of this yourself, Andy. You can hire some help if you want, but you gotta do this so nobody suspects it was us. Leo lives in Highbrook. Got it. Don't worry. It'll be done today. Okay, you better get going in. See you later, Eddie. It's a good thing you brought him here. Even if he screws up, nobody'll know it was us. I don't think Henry's gonna screw it up. That's good. Well, Vito, I got nothing else for you today, but drop by tomorrow, okay? Yeah. I'll see you later. Eddie. See ya. Ej, w ogóle nie mówcie mi, że będziemy musieli załatwić Leo, Galante, nie, no musimy go jak najszybciej ostrzec. Słuchajcie, w ogóle zobaczcie, dostaliśmy 3000 dolców, całkiem niezła sumka, mamy już łącznie 14 tysięcy, to jest naprawdę bardzo zadowalająca gotówka. No i słuchajcie, coś mi tutaj śmierdzi, naprawdę coś jest nie tak, coś tutaj nie gra, ten Henry jest zbyt podejrzany, podejrzewam, że... Wydaje mi się, że coś on kombinuje i coś jest tak naprawdę na rzeczy, ale jeszcze nie wiem co. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się to wybadać i dowiemy się, dlaczego tak naprawdę tak znienacka on do nas przyszedł po robotę. Kurde, no co, pojebało mu się coś? Nie dość, że nas pieprzył tak naprawdę do więzienia, to jeszcze teraz chce od nas przysługi. Nie, nie, nie. Pomimo, że my mu załatwiliśmy w tym momencie robotę, to tak czy siak... Ja do końca mu nie ufam. I myślę, że tego zaufania mojego to on już raczej nigdy nie zdobędzie. Dobra, moi drodzy, mamy w prawym górnym rogu czas, który oczywiście za chwileczkę nam upłynie. Podejrzewam, że mamy około minuty na dojechanie do celu, ewentualnie dwie minutki. Natomiast wypadałoby się troszkę pospieszyć ze względu na to, że ten czas tutaj płynie nieubłaganie. O, w ogóle ile przeciwników tutaj się zbuntowało na mnie, cholera, zbuntowani! Policja również mnie goni? Nie, policja wyskoczyła do tych pacjentów, którzy próbują mnie zastrzelić. Zobaczcie, ile czerwonych znaczników jest na minimapie. Czego oni ode mnie chcą? Niedobrze, niedobrze. Ja przecież nic im złego nie zrobiłem, poza rozjechaniem jednego z pacjentów i chyba pacjentów, który należał do nich, no ale dobra, zostawmy to, przecież nikt tego nie widział, a mimo wszystko oni i tak próbują mnie zabić, to jest niemożliwe. Dobra, udało nam się dotrzeć do miejsca docelowego i czekajcie, my byliśmy w bardzo podobnym miejscu. Czy my musimy rozwalić pół bramę? Sorry, Galante, ja nie chciałem ci rozwalić posesji. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Poza tym, myślę, że twoje życie jest więcej warte niż głupia brama. Leo, put it away. It's me, Vito. Vito? What the hell are you doing here? You could have called. Leo, there's no time to talk. You gotta get out of here. Quick, they're after you. What? Come upstairs, Vito. My feet are getting cold. You want a drink? Oh, I want a drink. What the fuck is wrong with you? Okay, so what's happening? Look, Falcone wants you dead. The guys are on their way. You gotta get out of here. Why the hell would I do that? Look, Falcone heard Vinci's planning to make a move on him because Clemente lied and said he was in the dope business. Lied? Vito, Carlo Falcone is in the dope business. Everybody knows that. Clemente tried to muscle his way into the business, so Falcone got rid of him. Now he wants to get rid of us, too, before we make a move on him. How do you know all this? I got my sources. Why did you come here again? Why? What are you getting senile on me? Because they're gonna kill you. Stop talking for Christ's sake. Get dressed and let's go. Why don't we just get rid of whoever Carlos sent to whack me? We got the advantage. They don't know we're expecting them. I can't do that. I know the guy. I'm actually the one who got him the job. Yeah. You hired your friend to whack me? No, not exactly. Look, I don't have time to explain. He's gonna be here any minute. Okay, wait here. I'll get dressed. Shit, too late. They're here. Oh shit, Henry can't see me here. We gotta hide, quick, before he comes up here. Uciekaj z Leo, nie pozwól, by zobaczył cię Henry. O kurde, dobra, postaramy się jak najciszej uciec z tego pomieszczenia, z tego domu.
O, i gdzie oni teraz się wybiorą? Słuchajcie, oni mogą iść na górę. Dobra, tak. Teraz może pójdziemy do łazienki. Łazienka to jest bardzo głupie rozwiązanie. O, fuck! O, fuck! Nie! Boys, wait for me outside. If I don't come out in a few minutes, come looking for me. Take a seat. Już się obawiałem o to, że misja będzie niewykonana, a jednak okazuje się, że mamy cutscenkę, w której to wszystko się wyjaśni. Look, I didn't know he was gonna put a contract out on him. I had to warn him, you gotta understand. Yeah, but you gotta understand that I can't afford to screw this up. If I let Leo go, Falcone will think I fucked him on purpose and I'll have me killed. Damn it, Henry, I'm your friend here. I do the same thing for you and you know. This has nothing to do with friendship, Vito. This is business. And if I screw up, I'm done. I can't let him go. I took a contract and I gotta finish the job. If you don't wanna watch, you can leave. And don't worry about me. I won't tell anybody you were here. Look, Leo told me that all of this is because Falcone's into drugs. He's breaking the rules and he wants to get rid of anybody who knows about it. So what? The only people who aren't breaking those rules are Frank Vinci and Leo here. And those aren't the people who pay me. Leo, thanks for everything. But leave us now. I've had a long, good life. And it's not worth risking your neck to buy an old man a few more years. No, Leo. There's gotta be a way. Leo. Go. Sorry, Vito. I won't tell anybody you were here. Just make sure nobody sees you leave. Leo, you want a drink? What the hell happened? Your friend and I made a deal. I'm gonna disappear. There's nothing left for me in this town anyway since my wife passed. And I was planning to retire someplace warm anyway. Well, first, let's get out of here before your friend changes his mind. Mm-hmm. Ciepłe miejsce. Wszystko teraz się wyjaśnia tak naprawdę. Ciepłe miejsce to jest to miejsce, w którym znajdujemy się w Mafii 3, moi kochani. No i dobra, co my musimy zrobić? Aha, tutaj jest jakiś pojazd, więc tak, ja sobie zgarniam ten samochód, bo ten jest fajniejszy, szybszy, ładniejszy, no i do tego cabrio. Mamy odpowiednią porę roku na to, żeby sobie wyjechać na lansiwo cabrio. No i posłuchajmy sobie, o czym nasi mężczyźni sobie porozmawiają. Frank, what happened? Sure I am. But don't worry, I ain't gonna mention your name. You don't have enough to worry about as it is. Thanks. It pursued by hit and run driver. Thing got complicated. 10-4. Real fast, you know? Of course it did, Peter. What did you expect? You swear the oath, you put on a fancy suit, and then it's one big party? Carlo's always been a shady bastard. Even for guys in this business. I've been warning Frank about him for years. So what are you gonna do now? I'm gonna disappear. Let things run their course. Gonna take the first train to Lost Heaven. Make a few phone calls, settle my affairs. Then I'm gonna head for the airport. I'm gonna go someplace warm. Start tomorrow, I'm gonna be sitting on a beach somewhere, sipping one of them fruity drinks with the umbrella. All right, here it is. Thanks for everything, Vito. Just promise me that you're never gonna be as stupid as you were today, risking your neck like this just to buy an old man a few more years. Enjoy your vacation, old man. No to ładnie. Galante wybrał się w piżamie na peron? Cholera, co to jest? Chyba tak, słuchajcie. To jest chyba stacja kolejowa. Z tego by wynikało. No i to jest naprawdę dziwne. Gdybym zobaczył takiego pacjenta, który chodzi sobie tak po prostu po mieście w piżamie, no to od razu bym pomyślał, że coś jest z nim nie tak. Że jest jakiś, nie wiem, ma żółte papiery albo coś w tym stylu. No ale dobrze,
Może i tak być, nie ma problemu. I gdzie my musimy się teraz wybrać? Aha, musimy wybrać się do domku, tylko nie wierzę w to, że ten rozdział będzie tak krótki. Na pewno jeszcze coś się wydarzy. Ale słuchajcie, nie wiem, czy ja tak naprawdę nie powinienem kończyć już tego odcinka. Tego dowiemy się za chwileczkę. Dojadę sobie do domku. Zobaczymy, czy coś tam się jeszcze wydarzy. Ja sobie zerknę na długość naszego odcinka. No i wtedy zobaczymy, czy będzie sens jeszcze cokolwiek nagrywać. Cholera, zgubiłem felgę gdzieś po drodze. Odpadła mi felga z lewego tylniego koła. Dobrze, że zgarnąłem sobie ten sprzęt, no bo jak dobrze pamiętacie, ostatni czerwony chyba samochód, nie, czarny. Mieliśmy taki sam samochód, tylko że czarny został gdzieś i tak naprawdę już nie pamiętam gdzie, dlatego ten sobie pakujemy do garażu, na pewno nam się przyda w przyszłości. No i Franki, co ty tu robisz, kobieto? No, but he's seeing somebody. I know he is. Does he hit you? Sometimes. Son of a bitch, I'll kill him. No, Vito, please don't hurt him. I just thought you could talk to him. He'll listen Where to is you. He? I don't know. He has a friend who lives on River Street. That's okay, usually okay. where right. he is. It's gonna be all right. All right, listen. Hey, hey, when you feel better, you go on home. I'll talk to Eric. That bastard doesn't come back today and apologize. You call me, but don't worry. I have a feeling he will. Okay, Vito, but please don't hurt him. Please. Don't worry. I'll go talk some sense into him, okay? Oj tak, chyba zdecydowanie przemówimy mu do rozsądku. W ogóle jak on może bić kobietę? Jak mógł się tak zachować? Do tego jeszcze swoją żonę. To jest wręcz zachowanie karygodne, niemożliwe i w ogóle niewyobrażalne. Ale na pewno zemścimy się na nim dopiero w następnym materiale, moi kochani, no bo teraz niestety odcinek dobiega końca, dlatego też jeżeli odcinek wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, pokażcie, że jesteście zainteresowani tą serią, jeżeli macie jakiekolwiek zastrzeżenia lub chcielibyście zobaczyć coś na kanale, to również dajcie znać w komentarzu, a ja teraz spadam, więc trzymajcie się, siemanko.